Samorządy od kilku dni otrzymują listę z adresami osób przebywających w kwarantannie. O dostęp do takich list walczyli od wielu dni samorządowcy. Od kilku dni są im udostępniane wykazy mieszkań osób objętych kwarantanną. Od tamtego tygodnia praktycznie w piątek była wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Od tamtego tygodnia dopominałam się na każdym powiatowym centrum zarządzania kryzysowego o taką listę, że samorządowcy, burmistrzowie, wójtowie muszą znać te dane. Nie dla zaspokojenia swojej ciekawości, a właśnie dla poinformowania służb, które obsługują mieszkańców wszystkich, że takie przypadki są, żeby zachować szczególną ostrożność. Nie stygmatyzować te osoby, ale zachować szczególną ostrożność, żeby nie rozprzestrzeniać tego potencjalnego zagrożenia dalej, ale też, żeby nie być posądzonym o niewłaściwe zabezpieczenie pracowników przed narażaniem ich na niebezpieczeństwo zdrowia. Miałam za każdym razem, trzy były posiedzenia, za każdym razem miałam odmowę doktora ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kamiennej Górze udzielania takich danych. Po dużych perturbacjach i moim jak gdyby konsekwentnym uporze w tej dziedzinie, od dwóch dni dostaję informację adresową, gdzie mamy takie kwarantanny i sanepidowskie, i te wczoraj się pokazała nawet już wieczorem również informacja o kwarantannie właśnie tej z powrotu za granicą. I ja te informacje będę przekazywała właśnie pani doktor, pani Popardowskiej z MOPS-u, panu Chodzińskiemu z Zakładu Gospodarki Miejskiej, z adresami osób, które są w kwarantannie, nie po to, żeby je stygmatyzować, tylko po to, żeby te osoby, które będą miały kontakt właśnie z osobą spod tego adresu, żeby zachowały szczególną ostrożność. Nie to, żeby odmawiały porady, czy odmawiały usługi, ale po to, żeby zachowały szczególną ostrożność w kontaktach, a na opór czy brak jakiegoś takiego zrozumienia cały czas powtarzałam, że nas urzędników i wszystkich nas pracujących obowiązuje tajemnica służbowa. To nie jest tak, że my dostając informację to od razu wywieszamy sobie na czole napis, że pan X jest zamieszkały tu i tu, jest objęty kwarantanną. To nie o to chodzi. Mam te adresy i od dzisiaj będę je udostępniać właśnie tym osobom, które mają potencjalny kontakt większy z osobami, które muszą chociażby, tak jak pani doktor być może będzie miała wezwanie wizyty domowej do takiej osoby. Ona musi wiedzieć, że pod tym adresem jest taka osoba w kwarantannie. Tak samo pani Aldona Popardowska, która wysyła i pracowników socjalnych, i doradców rodzinnych też musi wiedzieć o adresach takich osób, czy chociażby kierownik Kordziński, gdzie może być jakaś awaria w mieszkaniu komunalnym, gdzie przebywa osoba w kwarantannie, no też musi mieć taką informację. Z tym, że oni wysyłając takich pracowników muszą też przeszkolić ich dodatkowo z takiej tajemnicy służbowej, żeby nie ujawniać tego tematu, żeby, broń Boże, nie stygmatyzować też tych ludzi, bo każdy z nas może w każdej chwili również trafić do takiej kwarantanny.